Witamy Was serdecznie na kolejnym Festool Live. Wita Was Sławek Trojan, trener firmy Festool i Kamil Parada, również trener firmy Festool. Dzisiaj tematem szkolenia będzie bardzo mobilna, lekka, mobilna pilarka CS50, ale zanim o tym opowiem, troszeczkę przypomnienia, że od stycznia ubiegłego roku, oczywiście obowiązujące do teraz, jest obowiązek rejestracji maszyn przez klienta końcowego, czyli nie dystrybutor nie rejestruje maszyn, tylko klient końcowy. Czyli każdy, kto zakupi takie maszyny, ma 30 dni na zarejestrowanie, no po to, żeby korzystać z naszych cennych usług serwisowych, czyli można powiedzieć kompleksowy serwis jest w ramach zakupu maszyny i zarejestrowania. Czyli to jest bardzo istotne. Za każdym razem o tym przypominamy, ale jak mówię, wiemy, że nie wszyscy rejestrują. Mamy później telefony już po zakupie i po upłynięciu 30 dni, że klient nie wiedział. Także przypominamy i zachęcamy, żeby taką rejestrację przeprowadzić. A jak powiedziałem, dzisiaj tematem jest pilarka stolikowa CS50. 50 to jest zasięg, a dokładnie 52 mm jest zasięg cięcia pilarki. Waży tylko 21,5 kg, czyli bardzo lekka, łatwo ją zabrać. Ona ma w tej chwili nóżki rozłożone, ale często parkieciarze, szczególnie starszej daty, nie rozkładają nóżek albo kupują wersję bez nóżek, bo jest taka również. I wtedy na kolanach można spokojnie pracować, żeby co chwila się nie prostować. Także jest i taka możliwość. Czyli mamy wersję, jak powiedziałem, bez nóżek, mamy wersję z nóżkami, tak zwaną wersję EB i wersję SET, czyli z rozszerzeniem, z wydłużeniem, z wózkiem bocznym. Ja to wszystko pokażę później, jak to montować i jakie to nam daje korzyści. Trzy takie bardzo istotne elementy to są przede wszystkim, to jest bardzo lekka, właśnie kompaktowa, lekka konstrukcja, dzięki czemu można zabrać bez problemu do auta, kombi nawet, nie musi to być jakieś auto duże, dostawcze. Po drugie, błyskawiczna wymiana tarczy, czyli mamy tutaj mechanizm, to pokażę później w trakcie, jak ta wymiana polega, czyli bez żadnego narzędzia, szybka wymiana tarcz. Możliwość cięcia zarówno najazdem na tarczę, jak i również możliwość najeżdżania tarczą na materiał, czyli jest tutaj taka dźwignia, którą będziemy pociągali w trakcie cięcia. Łatwa, jak powiedziałem, wymiana tarcz. Tych tarcz jest w programie kilka. Też o tych tarczach powiemy. Mamy skalę, która też podlega cechowaniu, czyli w momencie, jak kupujemy, mamy tutaj miejsce na wkręty, które po poluzowaniu pozwolą nam tę skalę sobie wycechować. I to jest pierwsza czynność, którą powinniśmy zrobić. No i mamy w zestawie kątomierz. Kątomierz, który, co jest ciekawe, dzięki profilowi V z każdej strony możemy go montować bez żadnego narzędzia. Czy to będzie z czoła montaż, troszeczkę go poluzuję, czy to będzie tutaj od boku montaż. Czyli żeby przygotować maszynę do pracy, zaciskam sobie blokadę i po poluzowaniu kątomierza ja mogę tutaj w zakresie od 0 do 180 stopni sobie regulować. I nasza przykładnica tu jest ruchoma. Mamy pokrętło, żeby nasz kątomierz sobie przesunąć, również z przykładnicą i do jakichś cięć poprzecznych, na przykład już pilarka jest gotowa. Do cięć poprzecznych, ale bardzo łatwo, bardzo szybko mogę ją przestawić do cięć wzdłużnych. Czyli jeżeli byśmy chcieli wykonywać cięcia wzdłużne, mogę zamocować przykładnicę albo tutaj od czoła, albo ustawić przykładnicę na jednym boku. I po przestawieniu zapadka zaskakuje przy 0 stopni, a ja sobie ustawiam i możemy spokojnie takie cięcia wykonywać. Pilarka może pracować w tej pozycji odsuniętej, tak jak teraz, czyli na samym końcu, ale również mogę ją zablokować w położeniu środkowym i wtedy spokojnie też takie cięcia mogę robić, gdzie mam ten stolik wypośrodkowany, prawda, gdzie tarcza jest po środku stołu.
Ja pokażę cięcia. Mamy tarczę standardową, 36 zębów, czyli taka uniwersalna, że i do cięcia wzdłuż, i do cięcia w poprzek. Założę kątomierz z drugiej strony i pokażę taką szybką pracę, jaką parkieciarz wykonuje, czyli skracanie, na przykład skracanie parkietu z długości. Czyli możemy sobie tu ustawić kąt, w naszym przypadku 45 stopni, też przesunąć sobie przykładnicę troszeczkę dalej, żeby był zasięg. Bardzo łatwa regulacja wysokości. Tutaj jak sobie podsuniemy nasz panel, będzie lepiej widać. Mamy sugerowane obroty, mamy regulację wysokości. Tutaj za pomocą tej korby bardzo łatwo jest zmieniać wysokość od 0 do 52 mm. No i również po poluzowaniu bardzo łatwe ustawianie jest kąta. Kąty możemy ustawiać od minus 2, czyli tutaj parkieciarze, jeżeli jakieś wzory wykonują, to często się posiłkują jakimś kątem lekkim na minusie, czyli jakieś tam 0,25 minut, czy ewentualnie pół stopnia. No i z drugiej strony mamy zasięg aż do 47 stopni, czyli gdybym listwował, jakieś listwy chciał przypodłogowe docinać, wówczas nie zawsze jest 90 stopni w narożniku, trzeba tym kątem sobie troszeczkę pomóc, regulacją kąta, żeby kąty rozwarte czy kąty ostre można było oblistwować. Do przestawiania służy tutaj odblokowanie tego guzika, czyli jeżeli bym chciał inny kąt ustawiać niż 90 stopni, to po poluzowaniu, muszę troszeczkę tutaj puścić i po poluzowaniu, po naciśnięciu tego przycisku, pilarka wędruje nam na minus 2 stopnie, maksymalnie na minus 2, ale oczywiście możemy minimalnie tylko na małym minusie sobie ustawić i jakieś cięcia właśnie takie, żeby pasowanie było idealne, wykonywać na tym ustawieniu. Wracam do ustawienia 90 stopni i blokuję. Pilarkę sobie cofamy w tej chwili do końca, czyli tutaj po poluzowaniu tego przycisku pilarka nam się cofa, a my sobie wykonamy kilka cięć takich bardzo szybkich. Jednym z elementów osprzętu jest zderzak, czyli tutaj w momencie, jeżeli chcę rzeczywiście jakieś powtarzalne cięcia wykonywać, mamy ruchomy zderzak i na przykład chcę kilka desek na jeden wymiar uciąć. Ustawiamy sobie tutaj to położenie. No i jeżeli bardzo precyzyjne te cięcia mają być, dodatkowo możemy jeszcze wykorzystać wpust i zablokować całość ściskiem. No i teraz w tej sytuacji możemy sobie tylko włączyć pilarkę do sieci, troszeczkę zmniejszyć wysokość cięcia i tą tarczą uniwersalną spokojnie możemy odcinać. Czyli uruchamiam pilarkę i najazdem wyłącznik bardzo wyraźnie wystaje, także mogę go, gdybym miał dwie ręce czasami użyte, gdzieś przytrzymuję materiał, mogę nawet kolanem bardzo łatwo wyłączyć, ale po to, żeby właśnie błyskawicznie jednym dotknięciem takie odblokowanie wykonać. No i teraz, gdybyśmy chcieli więcej naszych elementów docinać dokładnie na ten sam wymiar, to sytuacja podobna, czyli dosuwam do zderzaka, który wcześniej sobie zamocowaliśmy, w ścisk, jeżeli bardzo precyzyjnie mamy to zrobić. I ta sama sytuacja. Najeżdżamy i element perfekt odcięty. Precyzyjne cięcia, czyli mamy jodełkę na przykład w momencie, jak układamy jodełkę. Jak pokazywałem przykładnicę kątową, mogę zaraz zamontować z drugiej strony i to samo wykonać po przeciwległej stronie. Czyli zarówno lewe, jak i prawe elementy będą łatwo docinane. Ja tu pokażę przykład, gdzie chcemy zacinać na przykład panele, bo czasami czy deski typu barlinecka, czasami te elementy będą wymagały dodatkowego podparcia. Mogę łatwo sobie regulować. I często wystarczy zaopatrzyć się tylko, czyli jeżeli
mówimy o takim elemencie typu deska właśnie warstwowa. Już widzimy, że równowaga tego elementu jest wątpliwa. No mógłbym oczywiście ściskiem zamocować, ale mamy możliwość dokupienia takiej nakładki, rozszerzenia, która spowoduje, że nasze elementy będą stabilnie. O, możemy sobie taki element tutaj zamontować. I rozszerzenie maksymalnie o 300 mm możemy wykonać. No i tu przykładnicę tylko sobie ustawiamy w jakimś odpowiednim położeniu. Również kąt może być 45 stopni, tak jak zrobiliśmy to przedtem. Mamy bardzo łatwą, szybką regulację wszystkich pokręteł. 45 stopni, skok pilarki jest 300 mm, czyli panel, taki standardowy panel, szerokość 200 mm, po przekątnej możemy spokojnie go sobie docinać. Czyli tutaj zmniejszę tylko wysokość, bo materiał jest cieńszy. No i też ta sama sytuacja, jeżeli nasze cięcia mają być naprawdę precyzyjne, to chwila, moment, mamy tutaj dodatkowe podparcie, czyli w takiej sytuacji nawet nakładkę może, element nie jest długi, ale nakładkę możemy sobie przesunąć i nasz materiał już stabilnie leży częściowo na stole, częściowo właśnie na naszym rozszerzeniu. I wtedy oczywiście panele są dłuższe, także to podparcie będzie skuteczniejsze. No i możemy teraz precyzyjnie sobie nacinać nasz panel. Gotowe, czyli widzimy, że zarówno wąski parkiet, ale również jakieś szersze deski warstwowe możemy spokojnie w ten sam sposób docinać. Jakość jest idealna. Jeśli chodzi o możliwości, bo tu jest silnik 1200 W z elektroniką MMC, czyli mamy multimaterial control, ja to często mówię o tych szczegółach tej elektroniki, czyli po pierwsze miękki start, czyli nie ma obciążania elementów konstrukcji, czy silnika, czy przekładni, ponieważ jest łagodne wejście na obroty. Mamy utrzymanie stałych obrotów, bardzo ważna cecha elektroniki MMC. Mamy możliwość regulacji obrotów, mamy błyskawiczny hamulec, no i mamy zabezpieczenie prądowe i zabezpieczenie termiczne, czyli to wszystko, co występuje w większości maszyn Festoola, właśnie również w naszej pilarce stolikowej występuje. Tak wygląda temat cięcia wąskich elementów, paneli. Nakładkę sobie możemy zdemontować, a ja pokażę teraz, jak łatwo wymienić tarczę, ponieważ będę chciał pokazać cięcie grubego stopnia jesionowego. Czyli tutaj przykładnicę możemy sobie przełożyć na drugą stronę. Co jest ciekawe, dla ułatwienia wymiany ja sobie ustawiam w środkowym położeniu. Lekko też przechylę pilarkę, żeby do wymiany było mi wygodniej. I odkręcając ten zielony element, to zielone pokrętło, mamy już panel uniesiony. No i co ciekawe, jeżeli ja odblokuję osłonę, automatycznie nastąpiło wyłączenie zasilania i nastąpiła blokada wrzeciona, czyli ten element, to pokrętło działa tutaj podwójnie, na dwie funkcje ma wpływ, czyli blokada wrzeciona i odcięcie prądu. Czyli gdybyśmy chcieli pilarkę włączyć, już jej nie włączymy. Ale oczywiście w takiej sytuacji powinniśmy wyłączyć z sieci i przystąpić dopiero do wymiany tarczy. Tarcza, która jest tutaj zamontowana, jak powiedziałem, 32 zęby, a mocowanie beznarzędziowe, czyli system Fast Fix, pozwala odblokować blokadę i w kierunku, jak zęby tną, czyli w przeciwną, czyli w lewą stronę, odkręcamy blokadę. No i możemy sobie tarczę zdemontować, tą, która była zamontowana, a my do cięcia wzdłużnego założymy sobie tarczę
z małą ilością zębów, czyli tarcze Panther. No i też jako ciekawostka, tarcze, które będą z nami wędrowały na budowę, na wyjazdy, możemy bezpiecznie zachować przechować w takim pojemniku, w takim bardzo wygodnym i bezpiecznym miejscu. Tu sobie zapinamy na tą dolną część. O, i tarcza, jak powiedziałem, z małą ilością zębów, czyli 16-zębną Panther założymy sobie na maszynę. A do schowka możemy wtedy tą, którą nie używamy. Czyli tutaj widać już pasuje nasza tarcza. Ja tą, którą nie używamy, schowam sobie, bo to jest ważne właśnie, żeby te tarcze nie cierpiały gdzieś w trakcie transportu luzem. Nie trzeba kartonów, jak widać tutaj, tylko mamy miejsce na tarcze, również miejsce na wkładki antyodpryskowe. Ja zaraz pokażę, do czego te wkładki antyodpryskowe. No i taki schowek wędruje razem z pilarką. Jak składamy nóżki, to nie przeszkadza. Mamy bezpiecznie takie etui na tarcze. Tarcze zabrane ze sobą i zabezpieczone przed tępieniem. Zamykamy samą osłonę do wymiany. Co jest ciekawe, mamy tu klin. Też ten klin pokaże, że on jest ruchomy, czyli możemy go cofnąć w momencie cięć nieprzelotowych. A tu szybka blokada i całość gotowa. Całość gotowa. Tylko oczywiście nie całość gotowa, bo jeszcze musimy dokręcić mocowanie. Czyli jak przedtem luzowałem w lewo, tak teraz mocujemy, dokręcamy w lewo. Znaczy, sorry, przedtem było w lewo, to teraz będzie w prawo, czyli w drugim kierunku niż obroty pilarki. Troszkę nierówno startuje. O, już jest ok. Możemy sobie zablokować. Troszkę siły używam oczywiście i blokujemy. Teraz mamy tarczę zabezpieczoną. Dodatkowo zamykamy, czyli blokada wrzeciona zostaje odblokowana i również dopływ prądu dzięki temu będzie już możliwy. Zamykamy nasz panel i całość gotowa jest do pracy. Luzujemy blokadę kąta i ustawiam do cięcia prostopadłego. OK. I ustawiamy sobie przykładnicę do cięć wzdłużnych. Czyli teraz chcę pokazać zakres możliwości. Gruby stopień jesionowy będę chciał przeciąć. Czyli ustawiam tarczę maksymalnie do samej góry. To jest 52 mm. Ustawiamy sobie. Jeżeli cięcia wzdłużne chcemy wykonywać precyzyjnie, możemy zamontować sobie dodatkowo przykładnicę wzdłużną, która w wersji set występuje w standardzie. Przykładnica wzdłużna jest montowana tutaj na krawędź stołu. No i wtedy jakieś bardzo dokładne cięcia możemy wykonywać właśnie z tą przykładnicą wzdłużną. Czyli ustawiamy sobie 200 mm na przykład. No i też mocowanie węża, tak żeby w trakcie cięcia ten wąż nie przeszkadzał, żebyśmy mogli spokojnie takie cięcie wykonać. Blokujemy go sobie w odpowiednim położeniu i odcinamy nasz materiał, czyli teraz jeszcze tylko zasilenie. Możemy już spokojnie włączyć sobie zasilanie i przystąpić do cięcia. Teraz będzie cięcie troszeczkę dłuższego materiału i grubszego. Ja założę dodatkowo ochronę słuchu i możemy sobie działać. Czyli tutaj w tej sytuacji włączamy sobie pilarkę. Jak widać, bez najmniejszego problemu pilarka odcina nasz materiał.
i możemy wyłączyć szybko, czyli przy przykładnicy wzdłużnej nasze cięcia będą powtarzalne, będą bardzo dokładne. Przykładnica działa na tej zasadzie, że jest blokowana z drugiej strony. Czyli mamy dodatkowo naciąganie tutaj szpilki, która jest ukryta. Przykładnicę wzdłużną też możemy sobie ustawić z większym zabiegiem, czyli jeżeli mamy długie elementy, tak żeby bezpieczniej to ciąć, to dodatkowo możemy sobie tą przykładnicę tutaj regulować. A ja pokażę teraz, jak zamontować dodatkowy element. Może tu też warto spojrzeć na konstrukcję. W tej chwili przepisy unijne spowodowały, że pilarka jest wyposażona po pierwsze w nóżki, a po drugie w takie podparcia, które powodują, że pilarka jest stabilna. Mimo tej małej wagi, jak powiedziałem, zachowuje się bardzo stabilnie, czyli podparcia ją stabilizują dodatkowo. No i dodatkowo łatwo możemy sobie z nią gdzieś się przemieszczać, także waga jest nieduża, ale konstrukcja jest stabilna. Zamontuję teraz elementy dodatkowe, które mam przygotowane, czyli po pierwsze wydłużenie stolika. Zdemontuję w tej chwili tą przykładnicę, którą sobie założyliśmy. Z powrotem ją założę, ale jak już będzie rozszerzenie, czyli na razie szybki demontaż. Ja później powiem, jak ona działa, bo ona ma precyzer bardzo przydatny do dokładnych cięć, a my sobie zamontujemy na razie wydłużenie stolika. Wydłużenie będzie nam pozwalało bezpiecznie ciąć dłuższe elementy, nawet ten stopień, który ciąłem, już byłoby też wygodniej sobie dodatkowo to podparcie wykorzystywać. OK. Czyli mamy tutaj szybki montaż i tylko dokręcenie naszych elementów, które stanowią wydłużenie. Mamy 405 mm długość tego elementu, ale ze szczeliną razem prawie 500 mm jest dodatkowego podparcia. Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o rozszerzenie. Czyli mamy element rozszerzający, jak powiedziałem, ciąłem 200 mm bez rozszerzenia. Z naszym dodatkowym rozszerzeniem możemy ciąć 600 mm, czyli też bardzo wygodne. O, tu mamy szybki montaż, szybkie ustawienie skali i blokujemy nasze pokrętła, żeby w trakcie pracy później wszystko było zlicowane. Są takie blaszki, które nachodzą na ramę samej pilarki i dodatkowo ją szybko blokują. OK. To samo muszę zrobić tutaj z tej strony. Czyli nie tylko nałożyć, o, dodatkowo zablokować blaszką. I mamy pilarkę stolikową, która na przykład w meblarstwie już pozwoli duże przekroje, duże elementy, przekroje do 52, ale duże elementy łatwo przecinać. No i teraz możemy już przykładnicę sobie zamontować, która będzie tutaj łatwo w tej chwili operowała na tym rozszerzeniu. Kolejność blokowania jest bardzo ważna, czyli zawsze najpierw blokujemy to pokrętło główne, a następnie naciągamy szpilkę, która kontruje nam na tym przeciwległym profilu. A w momencie zmiany szerokości mamy blokadę, luzujemy te dwa pokrętła i precyzerem z dokładnością 1/10, patrzmy tu na skalę, jak się delikatnie przesuwa, czyli obracając pełny obrót, to przestawiamy przykładnicę o milimetr. Od kreski do kreski mamy tutaj dokładny noniusz, również wewnątrz. Od kreski do kreski jest 1/10. No i później ważna kolejność znowu blokowania. Mamy przykładnicę ustawioną do cięcia wzdłużnego. Tu jest tarcza do cięcia grubego materiału. Ja przezbroję, bo będę chciał ciąć szlachetne
materiały oklejone fornirem, czyli tutaj musimy po pierwsze zastosować tarczę z gęstym zębem, z dużą ilością zębów. I tu może słówko na temat tarcz, które są przewidziane do maszyny. Mamy tarczę do cięcia, którą używałem do cięcia wzdłużnego, szybkiego cięcia wzdłużnego typu Panther. Mamy tarczę uniwersalną, 32 zęby, którą będzie łatwo ciąć właśnie wzdłuż i w poprzek. Mamy tarczę z gęstym zębem, czyli to, co teraz założę do cięcia typu materiałów typu sklejka, czy jakieś właśnie szlachetne okleiny. Ja mam akurat fornirowaną powierzchnię, można będzie spokojnie ciąć. Gdyby to były laminaty, materiały laminowane, czy laminat HPL, wówczas tarcza z czerwoną obwódką, czyli ząb trapezowo-płaski, a jak aluminium, profile aluminiowe, to tarcza z niebieską obwódką, czyli też ząb trapezowo-płaski do materiałów aluminiowych. Czyli tu mamy z minusowym kątem natarcia, tu mamy z dodatnim kątem natarcia minus 5, tu plus 4. No i też oczywiście ta geometria tutaj w zależności od przeznaczenia się zmienia. Wszystko po to, żebyśmy mogli właśnie optymalnie ciąć dany materiał. Mamy tu również wkładki antyodpryskowe, czyli po pierwsze, że ja zmienię tarczę, to również zastosuję wkładkę antyodpryskową po to, żeby mieć czysty przekrój zarówno na górze, bo na górze będzie piła ciała, więc będzie czysto, a na dole będzie dodatkowo podparcie z wkładki antyodpryskowej, czyli luzujemy, ja już wyłączyłem maszynę z sieci, luzujemy położenie kąta i odblokowujemy sobie znowu błyskawicznie, czyli tutaj ta wymiana tarcz jest na tyle wygodna i szybka, że możemy sobie spokojnie taką wymianę przeprowadzić, a założę tarczę z gęstym zębem do czystych przekroi i tu powinna ta jakość być idealna. Tu mamy gęsty gwint, także to jest też ważne, to dociąganie jest wtedy bardzo solidne. Tarcza jest zamontowana, a my możemy sobie ustawić pilarkę do prostopadłego cięcia, jeżeli chcemy oczywiście prostopadle ciąć. No i tu jeszcze raz to, co mówiłem, korba do szybkiego ustawiania wysokości. Czyli tą wysokość możemy bardzo łatwo, szybko sobie regulować. Zapinamy i maszyna, można powiedzieć, gotowa do cięcia. Jak powiedziałem, wkładkę antyodpryskową, żeby zamontować, wówczas mamy tutaj miejsce, troszeczkę cofnę tarczę na niższe ustawienie, mamy tutaj miejsce na zamontowanie wkładki, którą zatnie sobie tarcza. W momencie podnoszenia na obrotach wkładka po pierwsze wystaje ponad stół, czyli to jest bardzo ważne. Minimalnie ona wystaje ponad stół i dopiero wtedy będzie spełniała swoje zadanie. Mamy tutaj dwie śruby regulujące, czyli gdyby to nasze ustawienie nie odpowiadało nam, możemy poluzować te dwie śruby i regulować sobie wysunięcie. Wkładka powinna minimalnie na 0,2 wystawać, 2,3 nie więcej, tak żeby nie unosiła nam materiału, bo też byłoby to niewskazane. Czyli ona powinna bardzo, bardzo delikatnie wystawać, tak jak tu jest w tej chwili. No i jeszcze sobie cofniemy, a ja już mogę zamontować jeszcze wózek, czyli gdybyśmy chcieli, zrobię cięcie zarówno wzdłużne, jak i poprzeczne, czyli zamontujemy wózek. Mamy tutaj dwie opcje. W ramie już są zamontowane takie mocowania wózka, dwa takie elementy z nakrętkami, z gwintami. Mogę na krótkim zabiegu, czyli parkieciarze, gdy będą mieli małe elementy, mogą ciąć w ten sposób, a meblarze, gdzie będą te elementy większe, będziemy mogli sobie ustawiać wtedy z większym zabiegiem. No i kwestia tylko dokręcenia nakrętek. Tu mam hamulec, czyli mogę poluzować. Mogę poluzować hamulec wózka i dokręcić tutaj drugie pokrętło. O, a nasz wózek ma skok 830 mm, czyli jeżeli założymy sobie przykładnicę
i cięcie poprzeczne będę chciał wykonać, to odległość do tarczy jest 830 mm, czyli możemy sobie tutaj odpowiednio ustawić, zablokować. Czyli mamy w tej chwili przykładnicę gotową, ale ja chcę cięcie wzdłużne na początku zrobić i też nasz wąż, żeby nie przeszkadzał, zablokujemy sobie z innej strony. Włączymy zasilanie. OK. I przygotujemy sobie nasz materiał do odcięcia. Przykładowo minimalnie centymetr z tej szerokości możemy sobie odciąć. Troszeczkę dalej się odsuniemy. O, i jest OK. 350 mm ma mieć nasza formatka. Taką sobie odetniemy. Najpierw pokażę, jak wkładka jest nacinana, czyli uruchomimy pilarkę i podnosząc na obrotach wykonałem nacięcie naszej wkładki. I tu widać, że wydłużenie naszego stołu ułatwia nam mocno, jeżeli chodzi o podparcie, czyli nasze elementy dłuższe spokojnie możemy wyprowadzić poza materiał, nic się nie dzieje, czyli to operowanie materiałem już jest zdecydowanie łatwiejsze. Czyli to była funkcja cięcia wzdłużnego, i tu oceńmy, to jest górna powierzchnia, tu jest dolna powierzchnia, czyli naprawdę nie widać żadnych wyszczypań. Zróbmy to samo w poprzek włókien. Czyli wykorzystam do tego wózek, stół przesuwny, tak to się fachowo nazywa. Ustawmy sobie przykładnicę, żeby ona nie zacięła na materiału. Oczywiście, jak są cienkie elementy, przykładnicę możemy sobie ustawić w tym położeniu, żeby było lepiej kontrolować materiał i możemy sobie przystąpić do cięcia. Czyli ustawiamy sobie materiał w ten sam sposób i odcinamy, wykorzystując wózek. Zobaczmy, jak wygląda w poprzek włókien, czyli też idealna jakość, jeżeli chodzi o nasze zafornirowane powierzchnie. Czyli możemy bardzo dokładnie ciąć materiały wrażliwe właśnie typu okleiny, cienkie okleiny. Teraz pokażę dwie takie ciekawe funkcje, które ma nasza pilarka. Wykorzystamy do tego sobie przykładnicę wzdłużną i zdemontujemy, może jeszcze nawet zanim to zrobię, to jeszcze odcięcie jakiegoś grubszego materiału, czyli pilarka ma tą właściwość, że możemy, czy właściwie klin ma tą właściwość, że możemy go błyskawicznie cofnąć. Dodatkowo wkładka nam już tutaj nie będzie potrzebna, więc mogę ją zdemontować. Troszkę obniżymy się starczą. Możemy ją sobie zdemontować i zrobimy po pierwsze odcięcie grubego materiału, czyli wykorzystam do tego kątomierz. Ustawmy go sobie w takiej pozycji, żeby był zasięg. Tu mamy hamulec, czyli wózek mogę zablokować, żeby wykorzystywać mocowanie dla kątomierza, ale żeby w czasie naszej pracy nie było najazdu. Ponieważ będę odcinał grubszy materiał, więc przykładnicę ustawmy sobie znowu w tej pozycji. I mamy jakiś grubszy materiał, który sobie będę chciał odciąć. Znowu wykorzystamy do tego zadania zderzak, żeby element był odcięty dokładnie na ten sam wymiar. I ustawimy sobie pilarkę. Tu mamy dużą ilość zębów, także ustawimy sobie pilarkę do połowy grubości materiału, a później w drugim cięciu zrobimy
odcięcie z drugiej strony. Czyli tutaj dosuwam do zderzaka. Również, tak jak mówiłem przedtem, ścisk i w takich sytuacjach może być wskazane dodatkowe mocowanie ściskiem. OK. I możemy odciąć sobie. Czyli jedno cięcie. Obrócimy nasz materiał i wykonamy drugie cięcie. OK. I możemy nawet elementy 100 mm spokojnie odcinać. Ja tutaj pokażę, jak radzić sobie z fazowaniem, czyli teraz dwie funkcje, które jeszcze chciałem pokazać. Czyli po pierwsze wykorzystamy przykładnicę wzdłużną do tego zadania. Obniżę sobie troszeczkę tarczę, tak żeby można było przesunąć się tutaj bliżej. OK. Już mieliśmy położenie pionowe, mieliśmy położenie poziome, a jeszcze mamy trzecie położenie, które tutaj wykorzystamy, czyli te nakrętki trafiają do gniazda w naszym profilu i możemy jako pierwszą czynność wykonać kopiowanie elementów, czyli naszym zadaniem jest ustawić nasze elementy dokładnie, czy właściwie tarczę i przykładnicę we wspólnej osi. Czyli ja tutaj ustawiam do tarczy kawałek kantówki. Blokujemy sobie. Tu jeszcze widać, że jest za dużo. I w takiej sytuacji wykorzystujemy precyzer, czyli blokuję precyzer i delikatnie pokręcając w kierunku lewym powoduje, żeby w trakcie dotykania materiał nie dotykał w ogóle do tarczy, ale żeby był idealnie zlicowany. No i wtedy kopiowanie elementów, czyli jeżeli mamy sytuację, że potrzebujemy cały szereg podobnych elementów, które będą stanowiły wzór, wówczas zgrubnie zacinamy sobie, czy to na kapeksie, czy nad wyżynarką, nie ma to większego znaczenia, a do tego zadania wykorzystamy sobie taki element z rączką bezpieczną, żeby w trakcie nacierania na materiał nie kontaktować się z materiałem. I tu będziemy sobie wykorzystywali tą część do prowadzenia naszego wzornika, czyli nasz, można powiedzieć, ten gotowy materiał musimy teraz kopiować. Patrzymy, tarcza jest wysunięta na odpowiednią wysokość, OK, i możemy kopiować. Jeden bok. Drugi bok. I trzeci bok. Czyli mamy kolejny element, który będzie dokładnie w tych samych wymiarach i możemy sobie wtedy jakiś wzór ułożyć, który na podłodze będzie stanowił jakiś tam fragment jakiejś rozety. Czyli kopiowanie takich elementów jest naprawdę bardzo proste. Cała sztuka, żeby to dobrze ustawić i możemy, można powiedzieć, nieskończoną ilość tych elementów uzyskiwać. To jest kopiowanie, również bardzo ciekawa funkcja, jeżeli mamy taką kantówkę i te krawędzie, możemy to zrobić frezarką, ale również możemy to zrobić pilarką, czyli chodzi o fazowanie. Te elementy odcięte sobie zdemontujemy, czyli ustawię odpowiedni kąt, przykładowo 45 stopni chcemy, żeby nasze elementy były
fazowane pod kątem 45, więc ustawiamy 45 stopni. I tu również przydaje się precyzer, czyli możemy zacząć od takiego punktu zerowego, gdzie nasz materiał bardzo delikatnie będzie fazowany, ale ja mogę go po zablokowaniu spowodować, żeby ta faza była większa, czyli w kierunku, jak cyfry maleją, nasza przykładnica się odsuwa i nasza faza będzie coraz większa. Czyli tu sobie ustawimy takie położenie. Tu oczywiście do takich małych elementów przykładnica. I zobaczmy. Widzimy, faska jest delikatna. Raz, dwa. Również kolejny bok i kolejny. Wszystkie elementy są, wszystkie boki są ładnie zafazowane. Również możemy wykonać fazę na tych poprzecznych fragmentach, czyli tutaj zakładamy przykładnicę. I możemy wykorzystać najazd naszego materiału. Możemy tak, ale możemy również zablokować wózek i najeżdżać. I najeżdżać pilarką, czyli mamy do wyboru tutaj dwa bardzo ciekawe rozwiązania. Albo najazd materiału na wózku, w tym wypadku na tarczę, czyli również te krawędzie możemy sobie spokojnie zafazować, tak samo jak nasze krawędzie wzdłużne. No i jakaś konstrukcja altanki na przykład już byłaby estetycznie wykończona, nie z ostrymi krawędziami. Czyli to jest rozwiązanie, które jest bardzo uniwersalne. Może jako ciekawostka też, czasami mamy długie elementy do cięcia, długie listwy, które stanowią ramki. Wówczas możemy sobie przykładnicę odsunąć, szybko wrócić do pozycji prostopadłej i uzbroić pilarkę w osłonę. Czyli osłona też jest już z racji nowych przepisów troszeczkę w innej konstrukcji niż poprzednio była. OK. Mamy dodatkowo element taki bezwładnościowy, który przy małych listwach opada i dociska, a ja tu klin jednym ruchem sobie wyciągam do góry, tak żeby można było ciąć przelotowo materiały do 52 mm. Ja mam element ramki, więc mogę na dwa sposoby sobie takie cięcia wykonywać. Albo wykorzystuję przykładnicę do cięcia długich elementów, którą już z Kamilem pokazywaliśmy przy CS70. Czyli mamy tu łatwy montaż naszej przykładnicy. Pamiętamy, żeby 3 cm od żazu była ustawiona ta przykładnica. Bądź druga opcja, myślę, że prościejsza, łatwiej sobie z nią radzić, ale nie daje nam powtarzalności cięć, czyli zwykłe podparcie rolkowe. No i wówczas uzbrojamy nasz kątomierz i do cięcia ramek przykładowo 45 stopni. Oczywiście dwa kątomierze zamocowane z dwóch stron mogą nam ułatwić życie i wtedy byśmy mogli takie cięcia wykonywać błyskawicznie. O, tu sobie przykładnicę troszkę przesunę i ustawię dodatkowo wózek. O, przykładnicę sobie damy bliżej
jeszcze nawet troszeczkę do przodu. Ja wykorzystam właśnie do cięcia takich wąskich elementów najazd, czyli elementy, które będą stanowiły ramki. Możemy sobie wtedy zablokować to, co pokazywałem, czyli dodatkowo ścisk, czy to będzie ścisk śrubowy, czy to będzie ścisk właśnie dźwigniowy. I na tej podpórce rolkowej nasz materiał dodatkowo się wspiera, także nie ma problemu, że coś opadnie w trakcie cięcia. I możemy troszeczkę za wysoko tarcza, więc sobie opuścimy i możemy takie cięcie wykonać. Czyli to akurat nie ten kąt, czyli powinienem w ten sposób zacząć, czyli nie ma problemu, żebyśmy sobie jeszcze jedno cięcie wykonali. OK. I ramki, czy to będą aluminiowe ramki, czy to będą właśnie z drewna, nie ma problemu, możemy błyskawicznie takie elementy bezpiecznie sobie docinać. Oczywiście podpórka ruchoma, także możemy ją sobie szybko doregulować do 900 mm, bo tyle mają wszystkie nasze stoliki, czy to stół MFT, czy to stolik CS50, czy CS70, czy TKS80. Wszystkie stoły są w jednej wysokości. Ja myślę, że tyle, jeżeli chodzi o naszą CS50, czyli bardzo ciekawą maszynę, jeżeli chodzi o cięcia wzdłużne, cięcia poprzeczne, cięcia ukośne. Ja tu nie ciąłem nic pod kątem, nie było takiej potrzeby akurat, ale trzeba wiedzieć, jak powiedziałem, że maszyna może się przechylać od minus 2 do 47 stopni i to jest wszystko wykonywane błyskawicznie. Co prawda fazowaliśmy, czyli też można było powiedzieć, że pod kątem praca była. Bardzo wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Maszynę myślę, że rozpoznaliście, poznaliście doskonale. Można będzie dopasować sobie do swoich zastosowań. A my już na dzisiaj z Kamilem, dziękujemy wam serdecznie i do zobaczenia na kolejnym Festu Live. Do zobaczenia.